Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, się nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie wbić 68 tysięcy pucharków, moi drodzy. Dawno nie wbijałem pucharków, ponieważ, jak wiecie, wbijałem, moi drodzy, Ligę Mistrzowską i udało mi się wbić, więc teraz wracamy, oczywiście, z wbijaniem pucharków. Na live'ach ciśniemy po 70 tysięcy pucharków, więc padajcie na live'y i, moi drodzy, również lecimy wyżej w topce polskiej. Aktualnie 184 miejsce, myślę, że takie top 100 jest do zrobienia. Ile jest aktualnie top 100? Aktualnie 170 500. Nie, no luźno, widzowie. Teraz też troszeczkę gorzej idą te pucharki, ponieważ staram się wbijać te postacie, które mam najniżej, a zarazem są to postacie, które najmniej lubię. No jak widzicie, jakiś Mortis, Frank, Hank, to się ciężko wbija, a na przykład te już lepsze, które bardziej lubię, to wszystko jest tu praktycznie na 900. No odtąd macie wszystko na 900, no to widzicie, że to jest większość postaci, no i dużo jest też na tysiaku, więc jak już wbiję te słabsze na 900, no to później już będę grał znowu wszystkimi, a jak będę wbijał znowu wszystkie, no to szybciej to pójdzie do góry. Więc, moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę, lecimy po te 70 tysięcy pucharków, więc strzelcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie również kanał, żeby na bieżąco żadnego odcinka, moi drodzy, nie przegapić. No i wpisujcie kodzik Panda w sklepie. Jak wiecie, niedługo będzie nowy karnet, 4 kwietnia wychodzi, w moje urodziny, moi drodzy, nowy karnet, więc myślę, że to jest idealny czas, aby kupić karnet z kodem Panda. No widzowie, no myślę, że drugiej takiej okazji nie będzie, żebyście w moje urodziny mogli kupić karnet z moim kodem, więc jak zamierzacie kupować, no to polecam kodzik Panda. Myślę, że to idealny prezent będzie dla mnie, jak kupicie karnecik z kodem Panda. No i dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie, moi drodzy. Mamy tutaj małpiarza, mamy, moi drodzy, Piper, mamy Franka. Na Franka powinno być git, na małpę będzie ciężko, bo będzie nam skakała, i Piper myślę, że porobimy zaraz, bo ona jakiegoś fajnego gonga dostanie. Okej, mało brakło. Tutaj niestety ginę od małpy. No właśnie, ta małpa jest wkurzona. No co jest? Frank nam... Dobra, GG. Pierwszą rundę żeśmy przegrali, co to ma być w ogóle? Frank porobił Charlie, nie, no to jest, widzowie, żart, no małpa tutaj easy wina ma na kiełkę, więc nawet jakby zostali 1v1, to nie ma szans, że ziomek wygra na małpę, więc no chłopak tutaj przegrał na małpkę, no i przegrał również na Piper, no ale tak nie może być, no nie możemy przegrać na taki skład, widzowie, co to ma być w ogóle? Jak my mogliśmy przegrać tą rundę? No mnie podjechała małpa, więc nie miałem szans, ale że Frank naklepał, moi drodzy, Charlie, no to to jest mocno, nie? Znaczy Charlie, co ja gadam? Znaczy dobrze, Charlie, miałem powiedzieć Rose przed chwilą, bo ten skin jest taki, widzowie, mylący. Ja za każdym razem, jak go widzę, mówię Rose, nie wiem czemu. Ale Charlie naklepał niestety. No ale teraz miejmy nadzieję, że tak nie będzie, bo jak znowu nam naklepią tak szybko, no to nie jest dobre, widzowie, i przegramy po prostu. Dobra, fajnie zdążył walnąć, moi drodzy. Okej, myślę, że coś takiego będzie idealne, żeby tutaj wpakować. Dobra, idealnie, jeszcze tam trafiłem. No małpa niestety porobiła, małpę jeszcze tam nie trafiłem, szkoda. Dobra, no jesteśmy 2 na 2, trzeba uważać na małpę. Małpa będzie strasznie wkurzająca, ale jak sobie poradzimy, moi drodzy, z Piperką, a jest taka szansa za chwilę, no to myślę, że już małpa nie będzie miała wtedy szans żadnych. Dobra, no i tutaj niestety, ale padłem. Dobra, przegraliśmy, moi drodzy, pierwszą rundę. Super się to zapowiada, powiem wam, że mocny odcinek. Jak my przegrywamy rundy na poziomie 700 pucharków, to jest dobrze, nie? No powiem wam, że ciężko to będzie wyglądało, ale no zobaczymy. No to już jest na pewno przegrana, więc lecimy z kolejnym meczykiem, bo tutaj no niestety, ale przegrywamy tą rundę i mamy, moi drodzy, ile pucharków nam brakuje? Chyba dużo teraz, 50 coś, więc zaraz zobaczymy. Brakuje nam aktualnie 56 pucharków. No to troszkę jeszcze trzeba pograć. Brakuje nam aktualnie 39 pucharków, moi drodzy, więc to są 4 giereczki, jeżeli się nie mylę, więc zobaczymy, jak nam pójdzie teraz, no bo na razie co żeście widzieli, to że przegraliśmy na Franka, więc trochę wstyd, ale no mam nadzieję, że zaraz bijemy, moi drodzy. Teraz jakiś kolcik, kruk oraz Piper. No dobra, myślę, że sobie poradzimy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Gramy troszeczkę innym składem, jak widzicie. Jest Max, jest, moi drodzy, cały czas oczywiście kiełek. Kiełek tutaj jest generalnie gigamocny. Jak ktoś ogarnia kiełka, ja na przykład grałem na live'iku, to wbiłem kiełka chyba z 800 na 930. No i później już nie grałem, bo się live'ik skończył. Ale no, powiem wam, że kiełek tutaj na tysiaczka na spokojnie może wlecieć. Więc no ja też nie wbijałem kiełka na 1000, bo już go miałem na 1000 dawno temu wbity. Nie wiem, czy kiedyś z tego odcinek był. Jak był, no to możecie sobie zobaczyć. Nawet nie wiem, na czym wbijałem, więc jak znajdziecie odcinek, jak wbijałem kiełka na 1000, to możecie napisać w komentarzach, moi drodzy, na czym to wbijałem, bo sam nie wiem. Ale no, na tej mapce kiełek bardzo fajny, jeszcze z hypercharge'em, powiem wam, że no generalnie nawet na pustą mapę może tutaj ugrać, więc bardzo, bardzo spoko postać. Do tego jakiś komar, moi drodzy, no jakaś trzecia postać na bok i no free win tak naprawdę, no mega łatwo idzie. Dobra, zarąbiście sobie naklepaliśmy tego ziomala. Tutaj jeszcze, oj kurczę, nie doleciał strzał, jestem sam na dwóch, no dobra, spróbuję to ugrać, to nie będzie jakieś giga ciężkie, tak mi się wydaje przynajmniej. Okej, czy ja go trafię? Dobra, trafiłem go. No i zostałem sam na sam, moi drodzy, z Pipereczką. Jak widzicie, da się tutaj coś zdziałać tą B. Ostatnio hejtowałem trochę na live'iku, no bo spadłem nią.
dlatego mam też takie niskie pucharki. Spadłem ją, czajcie, z 800 na chyba 700 albo nawet 690 miałem przez chwilę. Nie wiem, jak to się stało, ale teraz wracamy, moi drodzy, z zombie. Przynajmniej o tyle spoko, że jak nią spadłem, to teraz mi jest łatwiej dobić właśnie takie 68 tysięcy, bo wybieram sobie postać, na której mam najmniej pucharków i powinny być w miarę łatwe mecze, więc to jest ten plus, moi drodzy. Aha, dobra, to jest, moi drodzy, jeszcze walka już o wina, więc trzeba się tutaj postarać. Jak tutaj wygramy, no to już mamy wina, bardzo ładnie, no i wygraliśmy tą rundę, to mi się podoba, moi drodzy, plus ile? 10 chyba? Plus 10? Tak, plus 10 pucharków, no, no to jeszcze mi brakuje w tym momencie, moi drodzy, 29, dobra, no to 3 rundy i będziemy mieli wbite, więc miejmy nadzieję, że zaraz to siądzie, moi drodzy, przy okazji chyba sobie dobijemy, moi drodzy, bi na 800, więc akurat odrobię bi i w tym samym momencie wbiję również 68 tysięcy pucharków, więc idealnie, no i startujemy z kolejnym meczem. Nastąpiła mała zmiana składu, tamten ziomek musiał, moi drodzy, już spadać, więc gramy tutaj z Bedo, też z ostatniego odcinka, jak ktoś, moi drodzy, kojarzy, więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Gra komarem, ma niskie pucharki, więc jak ziomuś ogarnia komara, no to myślę, że będzie dobrze szło. Dobra, kogo my tu mamy? Nikt nie poszedł na stronę, dobra, mega dziwny ten ich skład jest, tak szczerze. Buster na mida idzie, no powiem wam, że grubo ziomek ciśnie. Okej, tutaj jakbym sobie go trafił, fajnie, szkoda, że nie dobiłem wszystkimi. Okej, jeszcze tam trafiłem tamtymi, wy, moi drodzy. Bedo, co ty robisz, człowieku? Chłop ma 1500 na fangu, a komarem gra tak jakby, nie wiem, co to był, tank jakiś dosłownie. Chłop nim podjeżdża na blisko. W ogóle zauważyłem, że dużo osób nie potrafi grać komarem. Nawet ci, co mają dużo pucharków, to nie potrafią grać komarem, ponieważ każdy jest przyzwyczajony, tak jak o teraz, że sobie celujesz i po prostu strzelasz w danym momencie, a komarem tak nie możesz robić, no bo komar się w tamtym momencie nie leczy, bo on sobie ładuje wtedy swój strzał. Więc dużo osób tego nie ogarnia i po prostu mówią, że komar jest słaby, a komar nie jest słabą postacią, on jest naprawdę, widzowie, dosyć mocny, tylko no ludzie nie potrafią nim grać i przez to to tak wychodzi, moi drodzy. Dobra, szkoda, że nie trafiłem tam, ale teraz go trafię. O, idealnie się jeszcze napatoczył na mój gadżet. Dobra, no teraz chyba padnę, ale oni na spokojnie powinni sobie dobić. Mamy zwycięstwo, moi drodzy, bardzo dobrze. Szybkie meczyki lecą, więc to mi się podoba. No i mamy w tym momencie 779. Brakuje nam ile pucharków? Dwa meczyki, brakuje nam 18 pucharków, więc to są, moi drodzy, dwa mecze i będę miał 68 tysięcy puszek, więc bardzo dobrze. I wtedy zostanie nam jedynie 2000 do wbicia 70 tysięcy i przy okazji ukończenia Alei Pucharków, bo teraz Aleja Pucharków została przedłużona do 70 tysięcy, więc no niedługo ją dobijemy, myślę, że w kwietniu to siądzie. Teraz też na live'ach już nie będę w ogóle grał tych rankingowych meczy, tylko będę cały czas cisnął pucharki, więc no teraz też są święta, więc troszkę mniej będzie live'ów, ale no generalnie myślę, że na spokojnie, moi drodzy, te 70 tysięcy siądzie w kwietniu. Jeszcze Melody przecież wyjdzie, no zapomniałem o tej postaci, że ona w ogóle istnieje, znaczy no jeszcze jej nie ma w gierce, ale jak wyjdzie, no to są free pucharki, no idealnie chłopa dobiłem gadżetem, więc jak wyjdzie Melody, no to jest plus 900 albo plus 1000 puszek, no bo wszystko wbijam na 900, więc na 900 na pewno wbiję, no a może ją wbiję nawet na tysiaka, więc w sumie 69 tysięcy pucharków będę miał, jak wyjdzie Melody. Później 1000 bit to nie jest, widzowie, problem, więc myślę, że te 70 koła naprawdę niedługo siądzie. No i dobiłem RT, bardzo ładnie. Mamy, moi drodzy, kolejne zwycięstwo. Ostatnia gierka i mamy 68 tysięcy, więc miejmy nadzieję, że zaraz to siądzie. 9 pucharków nam brakuje do wbicia, moi drodzy, bi, a 8 do wbicia tutaj 68 tysięcy puszek, więc lecimy. Last gierka, moi drodzy, na nokauciku. Bardzo fajna mapka, polecam nią grać, naprawdę spoko, dużo różnych teamkompów tutaj można wymyślić. Mamy Kita w przeciwnej drużynie. Okej, dawno nie widziałem Kita, tak szczerze mówiąc, w jakichś różnych meczach. I mamy, co tam było, Groma. Grom może tutaj nam łatwo zmieść z planszy, moi drodzy, tego Kiełka, ale zobaczymy, jak nasz Kiełek ugra. Dobra, Grom został sam zmieciony z planszy bardzo szybko. Ja już nie umiem mówić, widzowie. Okej, dobra, tutaj jakbym sobie go dobił. Okej, fajnie, przynajmniej gadżet wleciał, więc to mi się podoba. Trzeba uważać, no bo... Aha, on skoczył sobie na tego ziomala, w sumie najlepsze, co mógł zrobić. Okej, bardzo ładnie. Perła tam dostała, moi drodzy, dosyć potężne gongi. Okej, teraz jeszcze ją trafię, nie trafiłem niestety. Okej, ojoj, ona mnie teraz obiła tym gadżetem, ale ja chyba przeżyję. Dobra, dobiłem jeszcze Kita, bardzo ładnie. Mamy, moi drodzy, zwycięstwo. Jeszcze jedna runda jest nam potrzebna. Jeszcze jedna runda i będziemy mieli wbite. Moi drodzy, tutaj już 68 tysięcy pucharków, więc powiem wam, że naprawdę ładnie się już to prezentuje. No tak 70 coś bym chciał mieć, no postaci jest 77. Teoretycznie, żeby wbić 77 tysięcy, no to trzeba mieć wszystko na 1000. Ojoj, ale mogę mieć też kilka postaci na 35 rank i wtedy nie muszę mieć wszystkiego na 1000.
Ale no myślę, że będziemy dążyli do tego, żeby wbić każdą postać na 1000, moi drodzy. Będzie to ciężkie, ale może do końca roku byśmy się z tym uwinęli. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno nowe postacie też wyjdą, więc 80 tysięcy w tym roku na 100% siądzie, widzowie. Nie ma szans, że nie wbije 80 tysięcy w tym roku. No i zobaczymy, czy mnie tutaj wykerują. Został tylko kit, na spokojnie powinni to dobić, bardzo ładnie. Mamy to, moi drodzy, 68 tysięcy pucharków na moim koncie. To mi się podoba. Lecimy sobie dalej. 804 nabi. No i zobaczcie, w tym momencie wbiłem 68 tysięcy pucharków. Bardzo fajnie. 300 sobie monet zbieramy. I zobaczmy, które mamy aktualnie miejsce, moi drodzy, w tabeli. W tym momencie jesteśmy na 181 miejscu. No i ile osób ma tutaj różnicy przede mną, bo to jestem ciekaw. Dobra, tutaj 22-27 pucharków, no to na spokojnie. To tak naprawdę grając dzisiaj troszeczkę mogę jakieś 174 sobie dobić, albo nawet wyżej, więc będziemy próbowali, moi drodzy, na live'ikach i ogólnie wbijać sobie 70 tysięcy pucharków. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i że tak się czepeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się!